którzy wpływają wnioski o udzielenie informacji publicznych, których do tej pory takowych wniosków było bardzo niewiele, teraz się to troszeczkę wzmogło. Postanowiłem tutaj i z panią skarbnik przedstawić tę informację w trybie szybszym niż jeszcze mówiłem tutaj państwu radnym na komisjach, jeśli chodzi o umorzenia podatków za rok 2011. Tą informację przekazałem dzisiaj już pani radnej, o której rozmawialiśmy. Ja przedstawię tutaj, ta informacja jeszcze nie wisi na tablicy ogłoszeń, ale w niedługim czasie zostanie wywieszona, dlatego że jeszcze musimy z panem radcą opracować zarządzenie, które będzie precyzowało, w jaki sposób te informacje, jak długo mają wisieć. Tylko przedstawię w ten sposób. Za rok 2011 ja jako wójt muszę przedstawić do końca maja informacje o umorzeniach, odroczeniach i innej pomocy podmiotom z terenu gminy podatkowych w wysokości powyżej 500 zł. I jeśli chodzi o tego typu pomoc, w tamtym roku udzieliłem 21 osób fizycznych, podmiotów prawnych uzyskało taką pomoc. Powiedziałbym, jest to w porównaniu do może nawet do innych gmin albo do lat ubiegłych, jest to praktycznie kropla tego, co kiedyś można było przeczytać na tablicy. I 5 odroczeń na raty, czyli jeśli państwo będziecie czytali, bo na pewno są osoby tutaj bardzo zainteresowane tym wykazem, to proszę mieć na uwadze, że to są odroczenia, czyli te pieniądze wpłyną w terminie późniejszym do, albo już wpłynęły, powiedzmy w tamtym roku, bo to zależy, na jaki termin było rozłożone. Również poprosiłem tutaj panią o podsumowanie tych i tutaj proszę być, nie było wielkiego umorzenia na terenie obwodu pani, bo tam wyborcy byli bardzo zaniepokojeni, że są bardzo duże umorzenia na terenie Waszkowa czy też Tychowa. Nie było, jak pani widzi, takich umorzeń. Ja nie miałam okazji się zapoznać, to ja. Ale to ja już mogę tutaj, przedstawiam państwu wszystkim radnym i sołtysom również tą informację, że nie było takiej osoby. Największa wartość umorzenia jest to 2340 zł. Jest to, nie będę mówił imienia, nazwiska, jest to rodzina, którym zabrano zwierzęta w tamtym roku, którymś wiatr, mało tego w Sławsku, to była sprawa bardzo głośna przez wiele lat, rodzina, która ma bardzo duże problemy finansowe i jeszcze wiatr przyszedł i zniszczył taką szopę, gdzie te konie miały schronienie, to jest ta rodzina, która ma największe umorzenie. Podsumowaliśmy ten rok, wpłynęło do nas łącznie 177 podań, pozytywnie rozpatrzyłem 139 podań, negatywnie 38, łączna suma wszystkich umorzeń i tak dalej za ostatni rok jest to, powiedziałbym, tylko 41 309 zł 91 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.